północny wschód do Country Club. Rosolini LM Classic został dostarczony na twoje złomowisko.
północ do Country Clubu. Czas ucieka. Miło patrzeć, jak jest Watson Bernard Rhodes. Po prostu ci się należy. Zajrzyj na złomowisko. Metal i deszcz szkła. Zdaje się, że mamy w pobliżu pirata. Patrzcie w lusterka, czy nie jedzie jakiś wariat. Jeśli takiego zauważycie, zrzućcie go z drogi, przyjacielu, boksańce. Thank you.
zostać piratem, kasuj innych ścigatów w całym mieście, aby w wymaganym czasie przed rozbiciem swoich dyków wypełnić licznik i zdobyć punkt do prawa jazdy. Ulicach jeździ Hunter Manhattan. Wypatruj go i uziem go, aby trafił do twojej kolekcji wozów.
pancerz Van Hagen został dostarczony na twoje złomowisko. Jako ścigany, przygotuj się. Jesteś tutaj. Uciekaj na północny wschód do Waterfront Plaza, zanim ci spuści. Zniszczą się. Jeśli do jakiego jednym kawałku dostaniesz punkt, to prawa jazdy.
uwielbiam w tym mieście. To, że w każdej chwili mogę zacząć się rozbijać wozem po całej ulicy i nie tylko nikt mnie za to nie aresztuje, ale jeszcze dostanę za to parę punktów w trybie rozwałki. W ten sposób się rządzi na ulicach Paradise City. Jedziesz jako ścigany. Przygotuj się. Jesteś tutaj. Kieruj się na południowy zachód do rancha Longstone. Nie daj sobie stosować tyłu. Przetrwaj, aby zdobyć punkt do prawa jazdy. Prawo jazdy kategorii B jest twoje. Nie słabo, ale droga do grona mistrzów Burnouta jeszcze długa. Mapa wyścigów jest czysta, prawo jazdy kategorii A czeka na ciebie. Uczci zdobycie wyższego prawa jazdy nowym wozem. Carson Fastback jest już na twoim złomowisku.